Ubezpieczenia wspierające transakcje fuzji przejęć cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Rzeczywiście, biorąc pod uwagę transakcje zachodnioeuropejskie oraz polskie, przy których pracujemy, nie widzę specjalnej różnicy, jeżeli chodzi o scenariusze zastosowania takich polis ubezpieczeniowych we wsparciu transakcji, a to świadczy o tym, jak dużą świadomość mają lokalni klienci. Są to oczywiście klienci korporacyjni, jednak przede wszystkim są to fundusze private equity. Podstawowym produktem w zakresie ubezpieczeń transakcyjnych jest ubezpieczenie Warranty and Indemnity, a więc W&I. To jest ubezpieczenie, które zwykle chroni kupującego w transakcji przed złamaniem zapewnień dawanych w umowie kupna-sprzedaży przez sprzedającego. W sytuacji, gdy mamy do czynienia ze złamaniem zapewnienia, kupujący współpracuje z ubezpieczycielem transakcyjnym, aby takie odszkodowanie z tytułu złamania zapewnienia uzyskać. Ten rynek ubezpieczeń transakcyjnych powstał dlatego, ponieważ sprzedający i kupujący mają troszeczkę odmienne interesy w transakcji. Dla sprzedającego najbardziej istotne jest, aby ten limit odpowiedzialności w zakresie składanych zapewnień był jak najniższy i kwotowo, i najkrótszy czasowo. Natomiast dla strony kupującej najistotniejsze jest, żeby to zabezpieczenie było dla niego jak najszersze, jak najdłuższe. I po to jest właśnie polisa W&I, aby weszła jako tak zwana nadwyżka ponad ten limitowany obszar odpowiedzialności sprzedającego z umowy kupna-sprzedaży.